Sovereign head will be my guide.
Thank you.
Tak można bez końca pływać, moi drodzy. Super sprawa. Ja przed chwilą zjadłem sobie taki jogurcik, bo żona mi kupiła taki niezbędnik takich narzędzi. Widelec, nóż, łyżka, takie coś podobne jak w wojsku miałem, do menażki. Za godzinę sobie zjem dwa banany, jeszcze za godzinę zjem jabłuszko albo z dwa i pójdziemy z Emilcią w stronę autobusu, bo ona jeszcze ma w planie sobie tam wejść do kawiarni, sobie fryteczki zjeść chciałaś, tak? Emcia? No, frytki chciała zjeść. Frytki sobie zjeść i tam coś jeszcze, co będzie chciała. Ja tam nic nie będę brał, ewentualnie sobie kawę wezmę. Z ciekawości zobaczę, ile kawa kosztuje, bo on tam zawsze zalewa 1,5 łyżeczki kawy sypanej. Ciekawe, ile policzy. Czy za dychę się uda kupić, czy... czy już więcej. To nie jest jakaś tam ekskluzywna restauracja, ale jest blisko tutaj, blisko autobusu. Połowę drogi do restauracji mamy i drugą taką samą drogę jest do autobusu. Tu się idzie zaledwie z 7 minutek, coś takiego. Kółko takie znalazłem, wyłowiłem. No ale go zabierał nie będę, więc tak sobie do zabawy troszeczkę, żeby po nim nie będę zabierał, tutaj zostawię w Trzcinach, bo może rodzina się pojawi, może na dniach. I sobie ten, odzyskają kółeczko. Trening mam. Mamy jeszcze w domu te dwa grille. Jeden taki składaniec fajny, co można normalnie rozpalić, rozbuchać w nim. To by trzeba było wtedy kupić boczku, kiełbaski. Ja to tam pewnie bez tego pieczywa, tylko ewentualnie takie te tak zwane. Pewnie bym zjadł z dwie kromki, jak będą takie, jak się nazywa, te takie właśnie przypiekane. Te płomyki tak zwane. Pieczywko takie przypieczone, ale boczuś super sprawa, bo tutaj jak się tyle godzin pływa, to jest potrzebne mięsko, tak, żeby było z tego były siły. Ale jeszcze mamy tego gazowego, co demonstrowałem niedawno. Nie, Emilcia? Ten gazowy fajny, nie? Bo mamy jeszcze trzy takie butle, te kartusze na gaz. Się bierze tą walizeczkę, Emilcia by wzięła we walizeczkę, ja bym wziął coś w plecak. Też by można było tego gazowego tutaj przytaszczyć. Nawet sobie, żeby nawet wziąć garnuszek i sobie z puszki fasolkę taką podgrzać. Jakieś jajeczko sobie podsmażyć czy coś. A to już musimy cały dzień wychwycić. Cały dzień. No jutro oczywiście do pracy pójdę, co chociaż mnie pogonili. Prosili, żebym jutro też nie przychodził. Jutro pójdę. Jeżeli będzie pogoda, to po pracy też przyjedziemy. Przyjedziemy, na pewno będzie już więcej ludzi niż dzisiaj. Super sprawa, moi drodzy. Taki trening. Patrzę na telefon. Tam zostało jeszcze 29 minut ten telefon, tylko jeszcze może nagrać na tej karcie. Ale to nic, zabezpieczeni jesteśmy, nie wiem cię. Odłożę to koło tam właśnie, gdzie znalazłem. Będę kończył, nie będę tutaj przynudzał tą muzą. Ja teraz sobie troszeczkę posiedzę na słoneczku, bo powiem szczerze, że mi tu uszy zaczęły boleć. No tak się mówi, jednak to jest w wodzie się siedzi, to człowiek niezwyczajny, musi się na nowo przyzwyczaić, bo za dzieciaka to się miało codziennie. Dzieciaka to się miało codziennie, taka zabawa była. A teraz człowiek coraz starszy się robi. No niestety, nie oszukujmy się. Coraz starszy. O, właśnie tam siedzi młodzież. Tam siedzi młodzież, ale oni w taki sposób teraz się bawią. Znaczy Emilcia akurat do wody bardzo, bardzo ją ciągnie do wody. Ona tak. Tylko ja się o nią boję. Dlatego ja jej tłumaczę. Jakbym miała jakieś koleżanki, gdzieś będą lufrować, bo to nigdy nie wiadomo, gdzie wylądują.
to jak, jakakolwiek woda, czy nawet jeżeli będzie umiała pływać, żeby starać się unikać w towarzystwie tam rówieśników. Bo ona, załóżmy, będzie nauczona, załóżmy, pływać i będzie chciała się popisać, pokazać, że ona potrafi tam kogoś, załóżmy, uratować czy coś. Ja jej tłumaczyłem, że topielec wciąga. Szarpnie ją dwa razy, ona się zachluśnie i przytrzyma ją i dwa trupy na miejscu. Woda jest straszna. Ja mam taką koleżankę, a raczej ciocię moją taką przybraną, Bożenkę Solarczyk z Gdańska. Ona miała dwójkę dzieci, ma jeszcze tam, oczywiście syna ma, już wnuka ma dorosłego, Mateuszka, już dużo większy ode mnie chłopczyk, chłop. To ona miała Żanetkę, córkę. Ona Żanetkę, córkę miała, ja z nią pracowałam w szpitalu i tam była taka sytuacja. Dokładnie nie wiem, jak to było, wiem tylko, że Bożenka chodziła do psychiatry, ona tam przeżywała strasznie to. Bo ta córka się utopiła chyba w wieku 18 lat. Tam nigdy nie dopytywałem, to już to było mało istotne. Nie było takiej sposobności tam nawet, jakoś tak nie pomyślałem. Już ona to bardzo przeżyła, no to zrozumiałe jest, tylko że też nie wiadomo, czy umiała pływać. Zauważyłem, że w mieście bardzo mało ludzi umie pływać. Tutaj jedynie co przychodzą rodzice, przyjeżdżają, to te dzieciaki widzą, że już pływają. Takie rówieśnice Emilki. No. Emilcia też, ja bym wolał, żeby była nauczona. Chciałbym, bo na rowerze jej nie nauczyłem. Na hulajnogach to jej wychodzi fajnie. A na rowerze ona tam może przez to napięcie mięśniowe, że tak dziwnie tam po prostu na tych stopach naciska, tam na palcach i jakoś tak się jakoś miała trzy różne rowery i trzeba było je powydawać, bo zawsze był problem. Bo jak trzymałem ją z tyłu, to narzekała, że mam ją puścić. Że ona sama, ja wiem, jak sama zaraz się przywróci, no sama nie dasz rady, pedałuj, bo ona sama, ale nie pedałowałam. Ja później się troszeczkę zniechęciłem do tego wszystkiego, później stwierdziłem, mówię, widzę, że na hulajnodze śmiga, tak sobie myślę, kurde, na tym rowerze zacznie mi śmigać, jest taka nieroztropna czasami, dlatego, że mało ma takich po prostu możliwości takich samodzielnych, jakichś takich decyzji nie podejmuje tak bardzo, bo nie wychodzi z domu za bardzo. Kiedyś tam się dzieci z niej troszeczkę naśmiewały na placu zabaw. Teraz już nie, ona się zmądrzała, te dzieciaki by się z nią nawet bawiły, chociaż one już się nie bawią, te co wcześniej się naśmiewały, ale jeszcze tam niektóre tam się pojawiają na placu zabaw. No ale Emilcia już znowu nie chce, bo ona już jest troszeczkę starsza. Troszeczkę tam te inne bodźce, bo to w domu ma tych. Emilcia, usiądź się ładnie, bo tam patrz, tam ten lata coś, kurde, ja jestem normalnie przewrażliwiony. A tak patrzę teraz właśnie na telefon, to z boku jest 29 napisane, 22 sekundy, tu się nic nie zmienia, a z lewej strony jest napisane, że prawie 20 minut już nagrywa, czyli wychodzi na to, że jeszcze 10 minut tylko ten aparat może nagrywać na tej karcie. Ja już będę wyłączał, moi drodzy. Będę wyłączał. Pozdrawiamy z dzisiejszego treningu. Dzisiaj chyba już jest godzina, nie wiem która, ale jeszcze posiedzimy z 2 godziny i pojedziemy do domu. Postaramy się jutro też przyjechać. Cześć, do jutra.